Siemanko wszystkich, witam was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. W dzisiejszym, mam nadzieję, odcinku uda mi się zrobić mały plan, ponieważ wziąłem ze sobą dwa obiektywy. Jeden typowo dostosowany do zdjęć makro, drugi zaś jest obiektywem z odwrotnym mocowaniem. Jest to Nikkor 50 mm ze światłem 1.4. Zastanawiam się, czy będzie jakaś duża różnica, jeśli chodzi o te dwa obiektywy, więc trzymajcie kciuki i szukajmy robaczków. Co do obiektywów. Co do obiektywów, to jednym z nich jest Cosina 100 mm ze światłem 2.8, ale aparat mi jakimś dziwnym sposobem pokazuje przesłonę 3.2. Nie wiem, jak to się stało, kolega mi tam tłumaczył, generalnie nie o tym chciałbym mówić. Drugim obiektywem, jak już mówiłem, jest 50 mm Nikkor z odwrotnym mocowaniem. Będzie podpięty, uwaga, pod Z50. A Cosina będzie podpięta pod Sony Alpha 57. O, mamy wiewióreczkę pierwszą. No nie mam obiektywu, no niestety. Mówi się trudno. Postaram się w dzisiejszym odcinku znaleźć jakieś robaczki, aby wejść w głąb tej fotografii makro. Wziąłem ze sobą również lampę, jągnęło czwóreczkę. Jako, że tak powiem, dyfuzor, nie uwierzycie, ale mam w torbie, wykorzystam zużytą maseczkę w kolorze niebieskim. Oczywiście wziąłem też jako dyfuzor chusteczki higieniczne. Jak chcecie, konkretnie sobie podłączę to na gumeczkę do lampy i no, będę tak jakoś gasił płomień z lampy. Jest troszeczkę światło mocno, że tak powiem, wysoko dzisiaj, słoneczko, ładna pogoda. I sprzyja, i nie sprzyja to fotografii makro, z tego względu, że jak jest to światło, to te zdjęcia nie wyglądają tak apetycznie, jak to pewnie zauważyliście u fotografów, takich, co wstają o godzinie 4, 5 i przed wschodem słońca robią właśnie tego typu zdjęcia. No nie, u mnie tak nie będzie, aczkolwiek spróbuję się coś kreatywnie wykorzystać, jeśli chodzi o te aparaty i obiektywy. Nie będę tutaj dyskutował, więc idę pod pierwszy lepszy korzeń lub powalone drzewo, odgarnąć troszeczkę korę i zobaczyć, czy znajdują się tam jakieś robaczki, mrówki, może coś latającego będzie, jakiś owad. Zobaczymy. Dobra, więc na tą chwilę kończę. Jak coś tylko znajdę, to już jestem z powrotem. Wyobraźcie sobie, że znalazłem taką dziwną dżdżownicę. Zapewne to jest larwa czegoś tam. Oczywiście kompletnie się nie znam na różnego rodzaju gatunków dżdżownic, ani jakichś takich mniejszych robaczków, więc to jest tylko i wyłącznie zdjęcia. Zobaczcie sami, jak ona wygląda. Jest jakaś taka trochę obślizgła. Nie wiem, co to jest. W każdym razie udało mi się parę z niej zrobić. Jest taka mocna żaruwa, że nie jestem w stanie zobaczyć na wyświetlaczu, jak to wygląda, ale myślę, że nie będzie źle. Przysłonę przymykam dosyć mocno, aż do F16. No, błyskam lampą, myślę, że coś z tego wyjdzie. Dobra, następny robaczek właśnie mi zwiał. I co, no, dał sobie zrobić dwa zdjęcia i czmychnął. W każdym razie to jest taki robaczek, wiecie, taki pancernik. Zresztą zaraz chwilę zobaczycie, jak to wygląda. A ja idę z powrotem troszeczkę bardziej w głąb, poszukać jakiegoś ciekawszego tematu. Jak zwykle dekielki. Zawsze zapominam, gdzie odkładam. Schował sobie tylko jeden aparat, żeby drugi w razie czego w gotowości mieć już w rękach. Dekielek ten tutaj. Dobra. To idziemy. Gdzieby tu? Gdzieby tu? Dobra, idziemy tam po stronę. Oczywiście musicie pamiętać, że fotografia makro
nie jest tylko fotografią robaczków i można tutaj naprawdę wszystko fotografować. Sfotografować. Ja teraz akurat ściągnę soczewkę, która daje mi powiększenie 1:1 i z mega bliska mogę wtedy fotografować, ale bardziej mi zależy. O, na tym kwiateczku. O, oczywiście standardowo rękę mi oblazły mrówki i aparat. Nie jest to nic przyjemnego, szczególnie dla tych, którzy się boją. Poczekajcie, bo mam całego gimbala w rękach. Jak widzicie, świat makrografii jest olbrzymi. Czasem wystarczy, że tylko się schylić i pod nogami mamy naprawdę fajne roślinki, małe kwiatki, robaczki. No jest tego naprawdę masa. Zaraz będę się przymierzał do zmiany aparatu. Jeszcze tylko kilka kadrów zrobię Sonym Alpha 57 i tą dobrą setką Cosiną. Zaczyna być już troszeczkę skwar. Ptaszki sobie ćwierkają. Może one tutaj mają jakieś dla mnie żyjątka ciekawe. Może robaczki. Zobaczmy. Robię sobie najdłuższe zdjęcia tych roślinek, bo fajnie rosną. Jest góra pochyła, świeże listki z ziemi wychodzą, jest coś, no coś pięknego. Widzicie, jaki dyfuzor mega, nie? Proponuję zastosować. Zobaczcie u siebie, jakie efekty ogarniecie. Niesamowicie to wychodzi. Spróbuję sobie jeszcze rozkręcić soczewkę i zrobić bez soczewki, by móc troszeczkę obieg złapać większy. O! I taka piękna palemka. Kto by pomyślał? Dobra, to zmieniamy aparat i zacznijmy Z50 zabawę z Nikorem 50 mm z odwrotnym mocowaniem, światełko 1.4, wiadomo, będziemy przymykać do f16, bo to jest maksymalna przysłona tego obiektywu. Nie będziemy tutaj się bawić w mniejsze przysłony, z czym muszę najpierw zobaczyć, jak to będzie w tym świetle funkcjonować. Dobra, z tego co już widzę w wizjerze, muszę mega blisko podchodzić do obiektu, by go sfotografować. Na pewno jest to rozwiązanie na bardzo bliskie odległości. Dobra, postaram się tutaj wykonać kilka zdjęć i za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście idzie zrobić dobre zdjęcia jednym i drugim aparatem, pod warunkiem, że dopilnuję się pewnych niuansów, jeśli chodzi o fotografię makro, to wiadomo, musi być odpowiednia odległość, dopilnowanie ostrości. Chwila. Dobra. Dopilnowanie ostrości to jest podstawa. Bez tego każde zdjęcie makro jest po prostu nieudane. Musi być ostrość. Najlepiej sobie jeszcze doświecać troszeczkę plan dodatkowym stałym źródłem światła, by w wizjerze czy tam na wyświetlaczu aparatu z tyłu widać było dany obiekt. Bo jest to też bardzo dużym błędem, bo ja akurat używam autofokusa, ale ja w wizjerze
jestem w stanie widzieć obiekt, który fotografuję. A większość z Was pewnie też nie będzie mogła. Niektórzy będą mogli, więc trzeba to dopilnować. Idę jeszcze w jedno miejsce. Ptaszki, nie teraz. Nie mam szkiełka dla Was. Idę jeszcze w jedno miejsce. Mam nadzieję, że tam będzie równie ciekawie. I użyję tam prawdopodobnie dwóch aparatów. Z tego względu, że być może trafię na jakieś takie fajne kwiateczki. Więc Wam już głowy nie zawracam. Chwilę dychnę i zaraz z powrotem. Ciekawym obiektem, również w makro, może być oderwanie kory, gdzie znajdowały się jakieś grzyby, pleśnie i czasem takie grzyby fajne wzory odbijają na korze. Jest to doskonały temat. Mega. Jak jakieś stare płótno do fotografowania. Ten odcinek już będę kończył. Trochę się nachodziłem, nazginałem, także dobra gimnastyka dla pleców. Ktoś, kto ma problemy z plecami, proponuję taki wypad, trochę się pozginać. Nie jest to aż takie mega ciążące na kręgosłup, a trochę ruchu trzeba. Mam nadzieję, że zdjęcia będą Wam się podobały, jak i reszta moich filmów. Zapraszam Was do kolejnego odcinku, jakim będą na pewno już ptaki, bo już mam małego plana na mały wypadzik. Kto wie, czy nie z szatownią, zobaczymy. Na tą chwilę kończę i do następnego. Hej!